Tadeusz Drozda. Proszę Państwa, rok temu, prawie równo rok temu, w tym teatrze odbył się koncert, może niektórzy z Państwa byli obecni, z okazji jubileuszu 35-lecia Studia 202. W tej chwili pragniemy przypomnieć Państwu krótki, dwuminutowy fragment z tego koncertu. Na ekranie Telebimu Państwo ujrzycie dwuminutowe wówczas wystąpienie Andrzeja Waligórskiego. Koledzy mnie nazwali uprzejmie cesarzem, ale ja się nigdy nie czułem, prawdę mówiąc, 202, raczej uważałem się za coś w rodzaju takiego owczarka, ale nie wojewody, bo to znowu Polska nie wie, że myśmy mieli do niedawna wojewodę pana owczarka, takiego owczarka może podhaleńskiego, bo ja się w Nowym Targu urodziłem, który tak zgarnia w gromadę, ale nie barany. Zawsze baraństwo pędziłem, tylko właśnie wprost przeciwnie uzdolnionych i pełnych fantazji ludzi, ponieważ istnieje takie stare, taka stara prawidłowość wypróbowana w dziejach, że jeżeli zbierze się pewną grupę ludzi utalentowanych w jakiejś tam dziedzinie i stworzy im się pewne warunki bytowe i przypilnuje się, żeby im nikt nie przeszkadzał, to oni zaczynają działać niejako automatycznie, bo człowiek jest zwierzęciem skorym do działania. I my właśnie tym systemem od tych 35 lat pracujemy, a ponieważ się sprawdził, więc nie zamierzamy go zmieniać. Także nasze cele pozostają niezmienne, mamy ich niewiele. Ja bym dwa takie główne cele Studia 202 wymienił, a mianowicie po pierwsze, żeby ludzi rozśmieszyć, żeby oni się chichotali, żeby się skręcali, nawet się mogą tarzać, nawet się mogą posikać. Tak, tylko żeby w tym czasie zapomnieli o rozmaitych takich gnębiących ich troskach naszej powszedniości. I drugi cel, żeby przy tej okazji walić w głupotę na wszystkich azymutach, jak mawiał De Gaulle, to znaczy, gdzie by ona nie występowała i w jakie by się nie stroiła sukienki, nawet czarne. Ale jeżeli tam coś jest w ogóle w górze, to znaczy jeszcze nad tym sufitem i nad tym żyrandolem, który lada chwila się urwie, to oni pewnie na nas teraz życzliwie patrzą i sobie myślą, tak, niedługo się zobaczymy, to pogadamy. Przecinają ją w porze. I jeden strażnik rekin pilnuje wyspy dobrze. I pojedyncze się łamią o skałę samotne w bar. I jeden czarny namiot stoi na obu skale. Nad palmą jedną, jedyną błyszczy jedyna gwiazda. A gdy się chce tam dopłynąć, jest tylko jedna jazda. Gdyż jeden jest kierunek i jeden mały bilet, więc po swój biedny pakunek niebawem się pochylę. Opuszczę swą izbę bez słów i powrotów.
na wyspę do czarnego namiotu. Będzie coraz cieplej, ciepło, smutno i blisko. Kiedy piją w pełnię, też tęsknią za tą wyspą. Witamy Państwa serdecznie po przerwie. Tak, może niektórzy z Państwa są troszkę zdziwieni naszym takim niekonwencjonalnym strojem. Tu się nie ma co dziwić, to jest sprawa bardzo prosta, ponieważ w sondażach opinii publicznej najbardziej wiarygodne są trzy instytucje: wojsko, policja i kościół. Brawa dla wojska. No tak. Chyba tak. Za kościół byłoby się ciężko przebrać, bo tych guzików jest za dużo. To za... No i można obrazić czyjeś uczucia religijne, wiesz? Gdybyśmy się ubrali jako policjanci, też moglibyśmy obrażać niektóre uczucia policyjne. Tak, proszę Państwa, natomiast wojsko nie tylko się nie obraża, ale jeszcze chętnie wciela i darmo daje mundury, które tak. Tutaj widać. Brawo, prawda? Dla wojska. Brawo dla wojska jeszcze raz. Dopóki mamy wojsko. Ja mam. I proszę Państwa, spełniamy obietnicę sprzed przerwy, że razem pośpiewamy, dobrze? Prosimy sobie otworzyć foldery i poszukać piosenki o starszym sierżancie. Razem pośpiewamy sobie refreny. Jasiu jako solista, mamuszkę i koszulę będzie śpiewał zwrot. Tak. Nauczymy się najpierw refrenów. Kto ma pamięć, to na pamięć. Trzy refreny, parter, balkon, drugi balkon. Trzeci, nie, nie ma. Refren się powtarza. Może spróbujemy... Przetrenujemy refren, dobrze? Refren. Skąd te łzy? Starszy sierżancie, powiedz mi. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Jeszcze raz. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Starszy sierżancie, powiedz mi. Rezerwiści też. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Młody żołnierz w goledzi trzyma wartę honorową. Starszy sierżant jego śledzi, czy ją trzyma prawidłowo. U żołnierza twarz wesoła, wzrok utkwiony ma we mgle. Myśli sierżant, moja szkoła, i przełyka łzę.
Czy sierżancie, skąd te łzy? Starszy sierżancie, powiedz mi. Starszy sierżancie, starszy sierżancie, starszy sierżancie, skąd te łzy? Ucałować chce żołnierza starszy sierżant, ten weteran, więc do niego żwawo zmierza, a ten woła: stój, bo strzelam. Już się składa z karabinu, pyta go o hasła treść. Sierżant woła: to ja, synu, a ten: bęc, kul, sześć. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Starszy sierżancie, powiedz mi. Starszy sierżancie, starszy sierżancie, starszy sierżancie, skąd te łzy? Zanim skonał starszy sierżant, jeszcze krzyknął: brawo, synu! Pierwszą rzeczą jest żołnierza trzymać się regulaminu. Tu na ziemię cię przewrócił i w śmiertelny zapadł sen, tylko wicher nad nim nucił smutny refren ten. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Starszy sierżancie, powiedz mi. Starszy sierżancie, starszy sierżancie, starszy sierżancie, skąd te łzy? Burmurando. Spocznij. Ja cały czas umiałem. Jest takie przysłowie, porzekadło: za mundurem panny sznurem. Przy okazji sprawdzimy, czy ono u nas obowiązuje. Brawo! Zwrot! Naprzód! Marsz! Pani Genovefo, prosimy tutaj, prosimy na prosceniu. Andrzej Genovefa Pigwa. Głupoty gada! Pani Genovefo, chciałbym, żeby pani tutaj w Teatrze Polskim poddała się takiemu małemu quizowi na inteligencję. Sprawdzimy pani iloraz inteligencji, dobrze? Jedino mnie pan zaskoczył. Ale niech się pani nie przejmuje pytaniami. Wysiadłam z PKS-u, myślałam, że tu piwo kupię, a tu teatr. No to się pani udało, pani Genovefo. Więc chciałbym, żeby teraz przeprowadzimy taki mały quiz, dobrze? Na erudycję pani. Sprawdzimy pani intelekt. No matko jedyna, czemu to mnie? No pani Genovefo, pani jest przecież prezydentem Napierskowa. No matko, błyszko. Dowiemy się, jakie prezydenci mają wiadomości. Pani Genovefo, to jest taki mikrofon, tak o radio, do tego będzie pani gadała. Ja będę gadała do radio, jak radio do mnie gada. Więc pani Genovefo, proszę bardzo, pytanie pierwsze z literatury pięknej. Co pani ostatnio czytała z literatury pięknej? Czas start, proszę nie podpowiadać. Proszę powtórzyć pytanie. Pani Genovefo, to nie jest teleturniej telewizyjny Wielka Gra, tylko test, quiz na inteligencję. Co pani ostatnio czytała z literatury pięknej? Proszę się zastanowić, spokojnie. O matko, nie wiem. Ja nie pytam o treści religijne, tylko o literaturę piękną. Co to było? Książka jest już. No świetnie, domyślam się, że książkę, ale jaką? Telefoniczną. Pani Genovefo, z literatury pięknej. Matko, ja wiem, czy to piękno było. Książkę mówię tak. No książkę, no ale jaką? Proszę się zastanowić. W pustyni, cycuś. Jak? Cycuś w pustyni? Ja książka nie... taka była, matko. Ale jaka książka była w pustyni? O Boże.
Matko kochana, co taki chłop jechał z kobietą w Afryce, jak to tam było? A na czym oni jechali? Na koniu. A dokąd oni jechali? Nie wiem. Daleko. A jak daleko? Jechali po pustyni. Po pustyni, tak? Ale po jakiej pustyni? Po Gobi, po Saharze, po Atakamie, może po Błędowskiej? Nie mówię, po pustyni jechali. Ale po czym? Po piochu. Co niedźwiedź wysiedzi. Jak? Niedźwiedź w Afryce? Czy tygrys wysiedzi. Co i może ten tygrys tę babę zjadł, da? Czy baba tygryso. Matko, co ta kobieta choro ona była? A pewnie jak zjadła tygrysa, to musiała chorować. Głupoty gada, choro ciężko była. On pojechał na koniu, przywiózł jej heroinę, ona ozdrowiała. A w czym on jej tej heroiny przywiózł? No, ja wiem w czym, nie pamiętam, nie mam wyrobienia do pamięci. No ale co to było? Niech pani sobie przypomni. Torebka foliowa, może karton, skrzynka drewniana. We wiodrze chyba. Czyli. Ach, we wiodrze? Jakie to wiodro było? Małe, duże, we średnie, okrągłe? Wiadro było jak wiodro. No ale jakie? Podłużne, kwadratowe? Wiodro kwadratowe! Głupoty gada! No to jakie to wiadro było? Zielone. A jak on to zielone wiadro miał tam skolerowane? Do kunio. A za co? Za łoguń. Ach, to pewnie było przeminęło z wiadrem. Nie tak osi. Pustyni się puszczą. A to chyba Wisłocka napisała to arcydzieło, pani Genovefo. Ale może przejdźmy na inny temat, dobrze? Pani Genovefo, nie wiem, czy wie pani, gdzie się pani teraz znajduje. W teatrze. Tak, świetnie, w Teatrze Polskim. A czy lubi pani chodzić do teatru? Oj, nie za bardzo. A dlaczego pani nie lubi chodzić do teatru? Bo duszno. A do kina? Chodzę. Lubi pani kino, tak? Chodzę, byłam w kinie. Na czym pani była? Na teatrze. Jak to w kinie na teatrze pani była? No przyjechał teatr do Napierstkowa, występował, to byłam. Aha, to w kinie, tak? Pani Genovefo, a czy chodzi pani do cyrku? Oj, chodzę. Lubi pani cyrk? Raz byłam w cyrku, błysko, co tam się dzieje, matko. Co tam było w tym cyrku? Alinę taką powiesili, namiot rozbili na górze. Panie niedźwiedź chodził, nie chodził. A co robił? Na łyżwach jeździł. Niedźwiedź na łyżwach po linie? Na górze jeździł niedźwiedź. Lina się urwała, niedźwiedź spadł. Błysko kochana. I co później zrobił? Pokazał numer łyże. To ostre przedstawienie było. Żyletki łykali. Żyletki, tak? Panie, co tam się potem działo? Wzięli taką kobietę, tak? Do skrzynki ją złożyli, piłowali, żnęli na pół, bosko! Kobietę na pół żnęli? Na pół tę skrzynkę, potem złożyli z powrotem, ona się zeszła. Matko bosko! No to tak wspaniałe. By... Potem co tam nie było? Puścili konie na arenę. Tak. A ja bym się tak nachyliła, wyszła, bo chciałam buta zawiązać. Aha. Bo wcześniej wyszedł tygrys, który się ze mną handryczył. Jak się on handryczył, tego buta chciałam zawiązać i tak się schyliłam. Tak. Schyliłam się i patrzę, a to nagle coś mi na plecach siedzi. I co to było? Jockey. Jockey mi siedział na plecach, matko, jedyna kijem okłada. Panie, jak strzelili z bata, te kunie wyszły, pierwsza na mecie, żem była. Co się działo? No niesamowita historia. Pani Genovefo, może lepiej wróćmy do literatury, to bezpieczniejsze. Nie wiem, czy czytała, przepraszam, czy czytała pani taką książkę, popularną kilka lat temu w Polsce, którą napisał taki facet do mnie podobny, przystojny, też na jeża się czesze. I tam występują sami prominenci, wie pani, w tej książce. Wie pani, co to było? No ja pani podpowiem. Prominenci? Tak, z poprzedniej ekipy. To dziody. A czy czytała pani może coś lżejszego, na przykład z gatunku literatury science fiction? Hmm? No taką książkę o przyszłości. A to chyba o przyszłości polskiej motoryzacji. Tak, jaką? To była taka nasza szkapa. Zresztą spotkałam w Tychach takiego jednego pana, który opowiadał mi, jak oni sprawdzają szczelność tych naszych polonezów. Jakaś nowa technologia włoska zapewne. Zamykają kota na 12 godzin, jak nie ucieknie, to szczelny. No, wspaniała, rzeczywiście. Dzieje, matko jedyna, kochana. To wszystko tak. O, radzimy korzystać z polonezów. Proszę państwa, sami państwo widzą i słyszą, że pani Genovefa Pigwa to prawdziwy omnibus talentu. Chyba osinobus.
jest również znakomitą pisarką ludową. No tak, pani, prawda? Mam taki pamiętnik, bo teraz jest moda na pamiętniki. A od czego ma pani ten pamiętnik? To jest pamiętnik od wyzwolenia na Pierśkowa. No, ciekawe czasy, prosimy bardzo. Stecki przynieśli takiej czarny, już się trochę pognietło. Rok 1945. O godzinie 5:20 zbudził mnie daleki huk dział. O 5:40 poszłam do obory. Po co? No już wiem. O 5:50 zjadłam i ubrałam się. O 6:10 wyszłam na pole, Niemca już nie było. O 7:25 spotkałam pierwszego żołnierza ruskiego, wyzwoliciela na Pierśkowa. Następny zegarek kupiłam sobie w 53. Nie. Wszyscy wiemy, co było dalej, tak. A czy jeszcze jakąś inną dziedzinę literacką pani uprawia? No jeszcze piszę takie fraszki. A, fraszki, no to prosimy bardzo. Na dzisiejszy dzień. Na Andrzejki. Tak, specjalnie dla pana Andrzeja. Czasy przyszły lada jakie, Polak gadać chce z Polakiem, lecz dogadać się nie idzie, chociaż w jedny tkwi mi bidzie. Ten ser lubi lub fasole, tu olszewik, tam katolew, ten liberał, tamten piwo, grosz kapusto jako żywo. Patrzcie, widzę jakaś scena, na tej scenie Sejm lub Senat. Patrzmy dalej, co za gratka, jakiś poseł w samych gadkach. Ostre będą tu igraski, trzech następnych trzyma ptaszki, a wszystkimi dyryguje, nie powiem, pożałuję, albo powiem, to nie Azja. Goła babka, Anastazja! Matko jedyno kochano, gapią się w nią jak w obrazek, choć to stary wynalazek. Wiedział o tym już Gomułka, że najlepsza młoda gułka. Nic się zatem nie zmieniło, po staremu ich chwyciło. Przyszłość wróży to radosną wszystkim, którym chęci rosną. W radiu śpiewa pan Grechuta za plebanią, pasie Maryś Halibuta, co go przywiózł trio. Halibuta, Maryś, pasie i cztery barany, i namawia jest grubasie, boś kontraktowany. Szedł opodal agent skupu Walery Bratura, stanął przyjął się zza słupów, ale z Maciem Knura. Skłoniła się Maryś nisko przed majem.